Wielkopolskim Popołudniu z Radiem Poznań. Czas na pierwszy temat i pierwszych gości. Ponad partyjnymi podziałami wszyscy starostowie w Wielkopolsce murem stanęli za wojewodą wielkopolskim Łukaszem Mikołajczykiem. Po tym jak minister Mariusz Kamiński stracił zaufanie do wojewody i wystąpił do premiera z wnioskiem o odwołanie Łukasza Mikołajczyka, w obronie wojewody stanęli starostowie z Wielkopolski i to właściwie można powiedzieć wszyscy od prawa do lewa bez względu na przynależność partyjną. Napisali list do premiera Morawieckiego. Co w nim napisali, o tym tego dowiemy się już teraz, a naszymi gośćmi przy telefonach są przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego, starosta ostrzeszowski Lech Janicki. Dzień dobry, witam panie przewodniczący. Dzień dobry, witam serdecznie również. Oraz przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, burmistrz Chodzieży Jacek Gursz. Dzień dobry panie przewodniczący, witam również pana. Dzień dobry, witam państwa, witam panów. Można powiedzieć, w sumie panowie, były to dwa listy właśnie Konwentu i Stowarzyszenia. Najpierw ukazało się poparcie Konwentu Starostw Województwa Wielkopolskiego. Zacznijmy więc od starosty Lecha Janickiego. Co państwo napisaliście w swoim liście i dlaczego? Najkrócej mówiąc, zgodnie jako starostowie, ja jako szef konwentu miałem przyjemność również niejako to koordynować. Zwróciliśmy się do pana premiera z apelem o nieodwoływanie pana wojewody Łukasza Mikołajczyka, uważając, że swoją pracą buduje pewną płaszczyznę dialogu i porozumienia. Myśmy typowo wyszli z punktu pozycji samorządowców. My dbamy tutaj o interesy samorządów i ta współpraca z wojewodą jako przedstawicielem rządu na ten Wielkopolski jest dobra współpraca, jest konieczna i niezbędna. W związku z tym uważając, że ta współpraca jest dobra, a nawet bardzo dobra, że pan wojewoda szczególnie dobrze rozwiązuje również kwestie związane z sytuacją epidemiczną, które dotyczy również tej obecnej pandemii. No, wystąpiliśmy z takim apelem 100% zgodnie za ogólną aprobatą, wysyłając taki list do pana premiera, do kancelarii premiera jeszcze w sobotę. Tak. Później poparcie dla pana wojewody Mikołajczyka dało też Stowarzyszenie Gmin i Powiatów. Dlaczego państwo też się zdecydowaliście na to? My powołując się na słowa pana ministra, uważamy, że ten powód jest niewystarczający, aby dymisjonować wojewodę. Decyzja podjęta w sprawie inwestycji w Stownicy, dość medialna i widowiskowa, nie jest jednak oceniana równomiernie, jest oceniana bardzo różnie i niejednoznacznie. Obarczanie odpowiedzialnością za ten fakt jedynie pana wojewodę, który swoją decyzję oparł na konkretnych podstawach prawnych, w naszej ocenie nie jest właściwe. Być może chodzi o coś zupełnie innego, a jest to szukanie pretekstu, więc uważamy, że akurat ten temat związany z budową zamku w Stodnicy i decyzję i postępowanie pana wojewody nie jest jakby powodem do tego, aby utracił swoje stanowisko. Pan wojewoda, trzeba powiedzieć, i tak jak i my samorządowcy, poruszamy się w ostatnich latach w bardzo chaotycznym systemie prawnym. Często ustawy są tworzone na kolanie, szybko, co powoduje, że jest wiele luk i wiele niedomówień. Każdy z nas jest narażony na podobne oskarżenia i uważamy, że musimy tutaj, oczywiście zaznaczając, że każdy z nas może być w innych okolicznościach partyjnych, bo przecież trzeba pamiętać, że pan wojewoda jest z PiS-u, ja na przykład jestem z Platformy, ale tutaj jedziemy na jednym wózku i powinniśmy się wzajemnie wspierać, więc tutaj taki ponadpartyjny, ale bardzo merytoryczny, samorządowy i administracyjny apel. No w skali kraju to rzecz chyba niespotykana, dlatego też postanowiłem o tym trochę porozmawiać, prawda, żeby jednak mimo wszystko ponad podziałami szefowie miast czy starostowie zdecydowali się na wspólny list, tak, w obronie kolegi z innego ugrupowania, jednak z którym na co dzień zazwyczaj się konkuruje, ugrupowaniem mam na myśli. No, ja może tutaj tylko dopowiem. No, jesteśmy samorządowcami bardzo często z dużym doświadczeniem. Ja osobiście mam bardzo duże doświadczenie, bo rozpocząłem tą pracę od 90 roku, czym się nieraz nie warto chwalić. Ale proszę pana, w grę tu wchodzi rzeczywiście dobrze pojęta i dobrze pojęty interes swojej placówki, swoich jednostek, tu w tym momencie powiatów i jakaś taka obiektywność, uczciwość realna. Trzeba powiedzieć, że pan wojewoda rozsądnie w tych kwestiach decyzje podejmuje. Jest to zwykle konsultacja, jest to rozmowa, jest to dyskusja. Czasami mamy różne zdania, ale jest to na pewnym poziomie. W związku z tym starajmy się, żeby tego typu
formułę zachować, aby ona faktycznie funkcjonowała w naszych relacjach pomiędzy administracją rządową a samorządami. I to jest szczególnie potrzebne w tych trudnych obecnych czasach. Z drugiej strony muszę powiedzieć panom przewodniczącym obu, że zastanawiam się tak po cichu, czy czasem tak szerokie poparcie nie okaże się jakimś pocałunkiem śmierci dla wojewody, właśnie od też no, polityków innych opcji, prawda? Jeśli mogę tutaj dopowiedzieć, to wydaje mi się, że ten głos płynący z Wielkopolski powinien być brany jako przykład tego, że można współpracować, że można mieć jedną wspólną ideę, mimo że jesteśmy jakby z różnych opcji politycznych. Tak. I to jest też, niech popłynie w Polskę ten przykład wielkopolskiego, tej wielkopolskiej takiej pracy organicznej, tej solidarności, tego, że potrafimy wznieść się ponad to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, bo chyba każdy już ma dość podziałów, każdy ma dość już tych kłótni, tego wszystkiego. Niech to będzie może pierwszy przykład na to, że można współdziałać, można nawet w takich tematach, kiedy wiele nas dzieli, podać sobie rękę i powiedzieć, jestem z tobą, bo uważam, że masz rację. Jesteśmy z tobą, bo uważasz, że masz rację. I czy to będzie pocałunek śmierci, trudno mi powiedzieć. Natomiast powiem tak, jeżeli pan wojewoda ma stracić stanowisko za coś takiego, to chyba jest wiele innych osób, które znacznie wcześniej powinny pożegnać się ze swoimi stanowiskami, bo na pewno bardziej zasługują na to niż pan wojewoda. Ja muszę przyznać osobiście, bo też przecież zajmuję się i obserwuję życie polityczne od lat, że jestem tym zbudowany i dlatego też postanowiłem o tym z panami porozmawiać, bo to po pierwsze się nierzadko zdarza, a po drugie, tak jak pan powiedział, panie przewodniczący, no to może być jakaś forma, jakiś rodzaj przykładu na to, że jednak można, tak, że są też ludzie, którzy potrafią na odpowiednim poziomie tak współpracować, mimo tych różnic, o których panowie też mówicie przecież, oczywistych, że jednak można jakąś tą współpracę układać. Ale na koniec, jeśli panowie się pozwolicie, chciałem zapytać też o tą konkretną sprawę, jaka jest wasza ocena tego, bo zarzuty ministra Kamińskiego dotyczą, jak słyszeliśmy, błędnej, prawdopodobnie też nieskonsultowanej z MSWiA decyzji w sprawie zamku w Stobnicy. Czy panów zdaniem mogła w tej sprawie zapaść inna decyzja? Może pan Lech Janicki na początek? Myśmy tutaj w swoim piśmie nie odnosili się do tej konkretnej kwestii. Tak, ja wiem, tylko pytam tak już poza. Tak, ale pan wojewoda w swoich dotychczasowych decyzjach wykazywał bardzo dużo takiej rozwagi i rozsądku. Myślę, że podejmując tego typu decyzje, kierował się również konkretnymi przesłankami. Ja tutaj wierzę, że one były bardzo racjonalne przede wszystkim, tak, które chroniły prawdopodobnie również i budżet państwa od prawdopodobnych dużych wypłat, które byłyby chyba w tym momencie groziłyby, można by powiedzieć, przy podjęciu decyzji, która by nakazała choćby nawet rozbiórkę. My mamy jako starostowie z tym do czynienia na bieżąco, ale z tego, co ja jeszcze wiem, to w tej sprawie chyba inwestor działał na podstawie prawomocnej decyzji. No tak, tak. I dlatego właśnie prawdopodobnie każde rozwiązanie w tej sprawie byłoby, powiedzmy, wadliwe, nazwijmy to, tak? Czy dyskusyjne chociażby. Pan przewodniczący Gursz? No właśnie, ja nie dysponuję wszystkimi dokumentami, którymi dysponuje pan wojewoda z tych przekazów medialnych. No tak, oczywiście. To faktycznie wynika to, że pan wojewoda no, bardzo skrupulatnie się sprawie przyjrzał. Natomiast jak gdzieś przeczytałem taki komentarz, że nie może tak być, że ktoś z pieniędzmi za pieniądze może kupować sobie jakieś pozwolenia czy coś takiego. I być może tutaj właśnie... To nie wiem, czy nie były słowa pana ministra Kamińskiego, jeśli się nie mylę, ale być może. Ale właśnie to pokazuje, że jakaś inna intencja pojawia się w tej sprawie. I być może to jest po prostu taka, no nie chcę użyć słowa pokazówka, ale właśnie patrząc na to, co się dzieje w ostatnich latach w Polsce, to takie przykłady właśnie medialne, mocno nagłośnione, mają przestrzec przed różnego rodzaju sprawami. Uważam, że tutaj przecież mamy odpowiednie instytucje, które mogą zbadać zgodność postępowania pana wojewody, zgodność postępowania inwestora.
I niech one się wypowiedzą. I dopiero wtedy myślę, że minister Kamiński mógłby podjąć ostateczną decyzję co do rekomendacji odwołania bądź nieodwołania pana wojewody. A wydaje mi się, że właśnie tutaj mamy do czynienia też z tym takim drugim tłem, o czym świadczy tutaj właśnie wypowiedź pana ministra. Mhm. To na koniec jeszcze panowie, jakbyście, jeśli mielibyście obstawiać, to jak zostanie te listy, to poparcie, to wsparcie okazane przez całe środowisko starostów, jak zostanie przyjęte i jaka zapadnie decyzja? Czego się panowie spodziewacie? Ja osobiście powiem, że trudno by było się doszukiwać w tym czegoś, co mogłoby negatywnie zadziałać. Przynajmniej mam taką nadzieję, że pan premier Morawiecki no, w tym momencie popatrzy w podobny sposób jak my na to i stwierdzi rzeczywiście, czy rzeczywiście tego typu przesłanka, którą pan minister Kamiński zadysponował, jest wystarczającą podstawą. My nie straciliśmy zaufania do pana wojewody. Uważamy, że pan wojewoda robi swoje jak należy. Rozumiem. I pan przewodniczący Jacek Gucz? No, nie będę się powtarzał, tutaj się całkowicie z panem starostą zgodzę. Liczę na rozsądek pana premiera, nie na to, żeby to był, powiedzmy, no, żeby nie poszedł za daleko w tych swoich analizach, tym wszystkim, co będzie robił wobec pana wojewody. Nie chcę obstawiać, bo ja to lotka zawsze przegrywam, więc nie chciałbym tutaj też być takim złą wyrocznią, ale powiem tak, no w tym wypadku naprawdę trzymam kciuki i mój zarząd za pana wojewodę. Uprzejmie panowie dziękuję za podjęcie telefonu i za rozmowę. Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, burmistrz Chodzież Jacek Gursz. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję, pozdrawiam państwa. Kłaniam się. Oraz przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego, starosta Ostrzeszowski Lech Janicki. Dziękuję również panu. Do widzenia. Do widzenia. Dobrego wieczoru. A po 17, proszę państwa, kolejny gość, budżet i kolejny temat, budżet unijny, sukces czy porażka. Zapraszam państwa.